Materiał stanowi własność Urzędu Dzielnicy Targówek. Już we wrześniu do szkoły przy ulicy Mieszka I będzie mogło trafić dwa razy więcej uczniów niż do tej pory. Wszystko za sprawą przeniesienia do innego budynku zawodowej szkoły branżowej, która dotychczas mieściła się w tym samym miejscu. Szkoła podstawowa zyskuje nowe powierzchnie dzięki przeniesieniu zespołu szkół zawodowych szkoły branżowej do nowego budynku przy ulicy Wysockiego. Będzie mogła dzięki temu prowadzić także zajęcia popołudniowe, będzie miała znacznie większą swobodę w dysponowaniu budynkiem, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Obecnie mamy 18 klas z oddziałami przedszkolnymi i będziemy mogli powiększyć o 100% naszą wydolność przyjmowania dzieci. Na najpotrzebniejsze zakupy oraz remont kanalizacji i szatni dla uczniów Urząd Dzielnicy przeznaczył ponad 500 000 zł. Urzędnicy zapowiadają jednak, że to nie koniec nakładów na szkołę przy ulicy Mieszka I. Na remont szkoły przy ulicy Mieszka I przeznaczamy 500 000 zł. Już za kilka tygodni zaczniemy remont szatni, kanalizacji, zakupimy dodatkowe sprzęty. Wszystko to postaramy się dokończyć do 1 września.